Dzień dobry Państwu, mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Dzisiaj o kale albo stolcu oraz o znaczeniu prawidłowych wypróżnień dla dobrego samopoczucia. Temat wstydliwy, ale dla lekarzy pierwszego kontaktu, takich jak ja, nic co ludzkie nie jest nam obce. I zachęcam Państwa do konsultacji w przypadku wątpliwości co do tego naturalnego procesu fizjologicznego, jakim jest wypróżnianie. Wygląd stolca też może nam dużo powiedzieć o naszym zdrowiu bądź chorobie. Żeby to nie był tylko wstydliwy temat, ale żeby to spotkanie miało bardziej naukowy charakter, to kilka faktów medycznych o kale i wypróżnieniach. Kał to odpadowe produkty procesu trawienia. Powstaje w jelicie grubym. Resztki pokarmowe przemieszczane z jelita cienkiego do jelita grubego mają konsystencję stosunkowo płynną. Dopiero w jelicie grubym dochodzi do końcowej fazy resorpcji wody i zagęszczenia kału. Mimo tego prawidłowo uformowany stolec zawiera w dalszym ciągu 75% wody. 15% to niegroźne dla ludzi bakterie symbiotyczne, które jak wiadomo w dużej ilości znajdują się w organizmie człowieka. W przewodzie pokarmowym 10% to niestrawione resztki pokarmu, takie jak błonnik oraz obumarłe komórki wyścierające ściany jelit. Bakteryjne produkty rozkładu substancji zawartych w kale, głównie gazowe, są przyczyną jego przykrego zapachu. Regularność wypróżnień ma bardzo ważne znaczenie dla samopoczucia. Zwykle wydalamy stolec jeden, dwa razy dziennie, a spoistość stolca powinna być prawidłowa, ani za twarda, ani zawodnista. Brzmi dobrze, ale co to oznacza? Z pomocą przychodzą nam naukowcy z Uniwersytetu w Bristolu, którzy opracowali 7 grup ludzkiego kału co według kryteriów kształtu i konsystencji. Te 7 grup wygląda następująco. Pierwsze dwie to są, tak wygląda stolec w przypadku zatwardzenia. Tu pierwsza grupa to bardzo poważnego, a tu może mniej dokuczliwego. Grupa trzecia i czwarta to normalnie uformowany stolec, który przypomina powiedzmy miękką parówkę. I trzy ostatnie grupy to stolec coraz bardziej płynny, taki jaki jest spotykany w biegunkach. Kształt i konsystencja stolca zależy od czasu, przez jaki przebywa on w jelicie grubym. W przypadku zatwardzenia stolec przebywa w jelicie grubym najdłużej. W przypadku biegunki najkrócej. Kryteria medyczne zatwardzenia to jest defekacja rzadziej niż 3 razy na tydzień. Kryterium medycznym biegunki to jest wypróżnienie częściej niż 3 razy dziennie ze zmianą konsystencji stolca na płynną lub półpłynną. Zaparcie, potocznie zatwardzenie to w kręgu cywilizacji zachodniej bardzo powszechny problem. Wiąże się on
przede wszystkim z małą ilością spożywanego błonnika, siedzącym trybem życia, małą aktywność fizyczną. Proszę mi wierzyć, zaparcia są bardzo przykrą dolegliwością i nie są groźne dla organizmu, ale są po prostu bardzo dokuczliwe. Spotykam wielu pacjentów i w wieku dorosłym, i dzieci, którzy mają problem z zaparciami. Na szczęście firmy farmaceutyczne oferują dużą ilość różnego rodzaju leków, które pomagają w tej przykrej dolegliwości. I leków z przepisu lekarza na receptę, i leków bez recepty. Oczywiście można próbować radzić sobie z zaparciem, modyfikując dietę. You are what you eat, mówi się po angielsku. Jesteś tym, co jesz. Ale czasami nawet modyfikacja diety nie pomaga i trzeba szukać pomocy u lekarza. Czasami zaparcia są objawem innych chorób, takich jak niedoczynność tarczycy, depresja, stany lękowe, IBS, Irritable Bowel Syndrome, czyli zespół jelita drażliwego, który zresztą może przebiegać również z biegunkami albo naprzemiennie z zaparciami i z biegunkami. Jeśli chodzi o biegunki, to jest cała gama różnych chorób, które mogą prowadzić do tego typu dolegliwości, a więc częstych płynnych lub półpłynnych stolców. Oczywiście często przyczyną są różnego rodzaju wirusowe i bakteryjne infekcje, gastroenterowirusy, rotawirusy, kalcywirusy wywołują różnego rodzaju gastroenterity i przebiegające z biegunkami, a czasami nawet z wymiotami. Takie bakterie jak Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Clostridium, niektóre szczepy Escherichia coli również są przyczyną biegunek. Ale również, zwłaszcza w krajach trzeciego świata, lamblia, ameba, pasożyty, które są przyczyną biegunki. Również celiakia, alergie pokarmowe, nadczynność tarczycy, nadużywanie kofeiny, a czasami po prostu stres też wywołuje biegunkę. A więc biegunka to częsta dolegliwość, zwykle łagodna, krótkotrwała i samoistnie ustępująca, i pacjenci radzą sobie z tym problemem domowymi sposobami. W Polsce bardzo powszechny jest w użyciu węgiel. W Szwecji na przykład pacjenci piją Coca-Colę w przypadku biegunki i twierdzą, że im to pomaga. Wynalazca Coca-Coli, farmaceuta, był naprawdę genialnym człowiekiem, bo ten płyn przetrwał tyle lat i znajduje przeróżne zastosowania. Chociaż rzeczywiście jako lekarz ja go nie polecam, ponieważ mam świadomość, że ma też, jak każdy lek w cudzysłowie, działania uboczne. Tyle jeśli chodzi o częstotliwość wypróżnień.
Jeśli chodzi o wygląd stolca, to jest, można by powiedzieć, osobna nauka. Zresztą przy tej okazji wspomnę, że odbytem, odbytnicą, chorobami odbytu zajmuje się ciekawa wiedza, ciekawa gałąź medycyny, jaką jest proktologia, ale oczywiście do proktologa trafiają tylko wybrane przypadki. Większość pacjentów po prostu przychodzi do nas, lekarzy rodzinnych w Polsce, czy allmänlekarze, lekarzy ogólnych w Szwecji. Badamy odbyt palcem najczęściej, w rękawiczce oczywiście. I czasami też wykonujemy rektoskopię, czyli zaglądamy taką grubą rurą o długości 20 cm do odbytnicy, żeby ocenić odbytnicę pod kątem występowania ewentualnych guzów. Czasami w anoskopii szukamy hemoroidów wewnętrznych lub wewnętrznych, czy szczeliny odbytu. Ale wracając do koloru stolca, to kolor brązowy albo różne odcienie koloru brązowego nadają stolcowi bilirubina i biliverdyna, będące produktami rozpadu hemoglobiny. Jeśli odpływ żółci jest zaburzony, na przykład w kamieniach przewodów żółciowych lub WZW, czyli wirusowym zapaleniu wątroby, to stolec jest odbarwiony, można powiedzieć biały. Jeśli z kolei krwawimy z wrzodów żołądka czy dwunastnicy, to stolec ma bardzo charakterystyczny wygląd smoły. Z kolei jeśli krwawimy z hemoroidów, to na papierze toaletowym albo na stolcu można oglądać świeżą krew. Podobnie jest zresztą w szczelinie odbytu czy w raku odbytu. Czasami pacjenci opowiadają o tym, że mają czarny stolec i obawiają się, że krwawią z górnego odcinka przewodu pokarmowego, a problemem jest tylko to, że zażywają preparaty żelaza, na przykład w przypadku anemii, i wtedy stolec rzeczywiście jest czarny, ale nie taki smolisty, jak smoła dosłownie, jak w przypadku krwawiących wrzodów żołądka lub dwunastnicy. Z kolei czasami po zjedzeniu dużej ilości buraczków mają czerwony stolec i myślą, że to jest krwawienie z przewodu pokarmowego, a to jest tylko po prostu kolor, który nadaje stolcowi właśnie warzywo, którym jest burak. Jeśli chodzi o krew w stolcu, a więc zmieszana ze stolcem, albo na stolcu, albo na papierze toaletowym, to jest to oczywiście bardzo poważny objaw i zawsze należy się z tym zgłaszać do lekarza. Nie czekać, aż samo przejdzie, nie snuć domysłów albo nie stawiać samemu diagnoz, używając oczywiście najczęstszej diagnozy, jaka jest znana właśnie w krajach zachodnich, mianowicie hemoroidy, bo owszem, hemoroidy
dotykają 50% populacji, na przykład USA. Bardzo często oczywiście są w naszych krajach, ale to nie jest jedyna choroba, która występuje w tej okolicy i to nie jest jedyna przyczyna krwawienia z przewodu pokarmowego. Należy pamiętać, że jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych człowieka to jest rak jelita grubego i odbytnicy. Pod względem zapadalności to jest drugi co do częstotliwości u kobiet i trzeci co do częstotliwości u mężczyzn nowotwór. W związku z tym należy wykazywać czujność onkologiczną i to tu apeluję do pacjentów, ale oczywiście to samo dotyczy profesjonalistów medycznych. Medycyna zna wiele przypadków, kiedy właśnie lekarze leczyli u pacjenta hemoroidy i nie zdiagnozowali tego nowotworu, który we wczesnych stadiach może być uleczalny, a w stadiach zaawansowanych, kiedy dochodzi do przeżytów, pozostaje tylko leczenie paliatywne. Oczywiście, jeśli krew widzimy w stolcu, to oczywiście łatwo jest z tym problemem po prostu zarejestrować się do lekarza, zgłosić się do lekarza. Ale należy pamiętać, że we wczesnych stadiach jelita grubego, raka jelita grubego krwawienie jest minimalne i niedostrzegalne okiem, nieuzbrojonym okiem. I co wtedy powinno się robić? Otóż jest takie badanie stolca, które się nazywa badaniem stolca na krew utajoną. Utajoną, to znaczy właśnie niewidoczną, na te mikroskopijne ilości krwi, które są w stolcu, a które dopiero w badaniu laboratoryjnym są wykazywane. I takie badanie po 40 roku życia powinno być przeprowadzane w czasie dorocznej kontroli stanu zdrowia. A więc badanie stolca na obecność krwi utajonej. Oczywiście można badać stolec też pod kątem tego, czy biegunka jest wynikiem bakteryjnej infekcji, czy wirusowej, czy przyczyną są parazyty. Jeśli dziecko podejrzewamy o owsiki, czasami po prostu widać w stolcu te owsiki. Czasami trzeba wykonywać stosowne badania laboratoryjne. W stolcu można również poszukiwać bakterii, która się nazywa Helicobacter pylori, która jest przyczyną powstawania choroby wrzodowej. A więc reasumując, jeśli chodzi o częstotliwość wypróżnień, to warto jest zadbać o to, żeby nasza dieta była bogata w błonnik, żebyśmy pili wystarczająco dużo płynów i żebyśmy ten proces fizjologiczny, jakim jest wypróżnienie, odbywali w miarę regularnie. Jeśli chodzi o kolor naszego stolca i to, co on zawiera, to dobrze jest czasami spojrzeć do muszli klozetowej, jak wygląda stolec, jakiego koloru jest ten stolec i w razie obecności krwi natychmiast zgłosić się do lekarza. Natomiast po 40 roku życia trzeba pamiętać, że jest tak
taki nowotwór złośliwy, jakim jest rak jelita grubego. I w przypadku corocznych kontroli u lekarza rodzinnego dobrze jest zrobić badanie stolca na krew utajoną. Dziękuję Państwu za uwagę i do następnego spotkania. Do widzenia.